chcemy przypomnieć najważniejsze postaci polskiej partyzantki. Naszych bohaterów łączy jedna idea, czyli sprawa niepodległości państwa polskiego. Działali na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej i przyszło im walczyć często z wieloma okupantami naszej ojczyzny, z Niemcami, z Sowietami, z partyzantką sowiecką, z Litwinami. Oni idą walczyć, bo dość mają na ulicy schodzenia niemieckiemu żandarmowi. Dość mają tego, że litewscy policjanci chodzą po Wilnie i bez przyczyny biją tylko za to, że mówią po polsku. Wreszcie dosyć mają tego, że nie mogą spokojnie wyjść, bo może już nie wrócą do domu, bo zostaną wywiezieni w łapankach. A pokazujemy naszych bohaterów z ich zaletami, ale też wadami i nie tworzymy z nich pomników. Żeby zostać bohaterem, można być naprawdę zwykłym człowiekiem i odnaleźć się w trudnej sytuacji, bo oni tego dowodzą. O, tutaj mamy coś ciekawego, widziałeś? Henry Kissinger, dyplomacja, ale po litewsku. I to wydanie w miarę, no tak, 2003 Wilno. Bo tutaj kiedyś była szkoła litewska, ale była też szkoła polska. A absolwentem tej szkoły był Lucjan Minkiewicz Wiktor. Dzisiaj po szkole już nic nie zostało. Może ta biblioteka jest jakimś śladem. Natomiast no, była to szkoła polska Zygmunta Augusta, którą właśnie skończył nasz bohater. Była to jedna z najlepszych szkół, placówek edukacyjnych wileńskich, słynne gimnazjum. Tak, w centrum miasta zresztą sytuowane. Ukończył je w roku 1937, stąd poszedł na studia, ale nie urodził się w tym mieście. Urodził się daleko, daleko stąd, na wschodzie, pod Moskwą, w niewielkiej miejscowości Szunia. Rodzice tam pracowali i jak wielu innych Polaków, ale i Rosjan, przedstawicieli innych narodowości, chaos rewolucyjny, czerwony terror, który nastąpił po roku 1917, skłonił do opuszczenia tamtych terenów i przybyli do Białegostoku. W Białymstoku mieszkała rodzina Minkiewiczów do roku 1931 i wtedy przeprowadzili się tutaj, do Wilna i kończył gimnazjum właśnie tutaj, w tym miejscu. Po jego ukończeniu wyjechał do Warszawy, gdzie studiował inżynierię lądową i tam zastał go wybuch II wojny światowej. Zgłosi się na ochotnika do Wojska Polskiego, będzie walczył w roku 1939. Działalność, jaką będzie prowadził w konspiracji, to typowe zadania, jakie stawiano ogniwom podziemia w tym czasie, czyli przenoszenie prasy, szkolenia bojowe, opracowywanie wszelkiego rodzaju planów przyszłego powstania, czyli rzeczy trudne do codziennej realizacji, ale mało widowiskowe. W styczniu 1944 roku to się diametralnie zmieni, trafi do oddziału partyzanckiego porucznika Boryczki, słynnego Tońki Cichociemnego, który sformuje 6. Wileńską Brygadę Armii Krajowej i w tym oddziale będzie walczył najpierw do przekształcenia tego oddziału i połączenia z Błyskawicą i dowództwo przejmie major Franciszek Koprowski-Konar i będzie walczył do lipca 1944 roku. Weźmie udział w szeregu akcji. Jako partyzant od samego początku charakteryzował się ogromnym spokojem. To był człowiek stoicki, jednocześnie, to trzeba sobie powiedzieć, dużo inteligentniejszy od
przecież również inteligentnych kolegów. Wiemy też, że on świetnie władał kilkoma językami. Świetnie mówił po angielsku, tak? Też się nauczył właśnie tutaj w gimnazjum tego? Uczył się w gimnazjum, ale wydaje się, że nie tylko system edukacji, ten fajny, dobry i skuteczny system edukacji II Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim jego predyspozycje osobiste. Człowiek zakochany w poezji, w literaturze, wrażliwy na krzywdę ludzką, ale na przykład wykonywał większość wyroków śmierci w swoim oddziale, nie powierzając ich młodym, innym żołnierzom, uznając, że to ich zbytnio będzie obciążało psychicznie. Zawsze był odpowiedzialny i ta odpowiedzialność też spowodowała, że nie podejmował wyborów, które odpowiadałyby mu osobiście. Mówił to przede wszystkim o zaprzestaniu walki, na przykład w 1945 roku. On ją kontynuował, mimo że nie chciał, ale czuł odpowiedzialność za swoich ludzi. Ta odpowiedzialność będzie taką immanentną cechą jego osobowości. Wrażliwy dowódca, wrażliwy człowiek znalazł w końcu kobietę swojego życia, zapewne wrażliwością właśnie zdobył serce późniejszej Wandy Minkiewicz. Tak, była ona sanitariuszką, pochodziła z Białostoczyzny, bo ta sanitariuszka została przydzielona przez lokalne struktury Armii Krajowej powiatu Bielsko-Podlaski do pierwszego szwadronu, w którym wówczas służył Lucjan Minkiewicz. Co ciekawe, ona do oddziału przybyła z siostrą Krystyną, czyli przyszłą żoną Zygmunta Błażejewicza i ci jakoś tak mężczyźni ci potrafili zdobyć serca tych kobiet i Wanda rzeczywiście związała swe kolejne lata życia z Wiktorem, ale były to bardzo trudne dla niej miesiące, gdyż ona do roku 1946 bardzo przeżywała pewnego rodzaju psychiczne załamanie wynikające z trudów walki partyzanckiej, z niepewności losu. W międzyczasie urodziła dziecko, syna, później pojawi się jeszcze córka już urodzona w więzieniu. To będą dramatyczne chwile i ona, jej ten okres, kiedy najpierw Wiktor służył w oddziale, później kiedy ukrywali się wspólnie, najpierw w górach, później we Wrocławiu, to będą bardzo dramatyczne momenty i też tutaj będzie taka charakterystyczna dla Wiktora jego poczucie, charakterystyczna cecha, czyli poczucie odpowiedzialności i obowiązku. On z jednej strony będzie chciał usatysfakcjonować żonę i wycofać się z życia konspiracyjnego i zadbać już tylko o rodzinę, czego wyraźnie chce żona, obawiając się o swój, o los dzieci i przede wszystkim też los męża. On nie będzie umiał tego zrobić. Z jednej strony opuści oddział, ale cały czas będzie utrzymywał kontakty z Wileńskim Okręgiem Armii Krajowej. Cały czas też na każde zawołanie majora będzie pojawiał się w oddziale, czy też w razie potrzeby. Będzie też dokonywał jakichś akcji ekspropriacyjnych na zlecenie okręgu, więc cały czas będzie funkcjonował. Tutaj był ten człowiek na pewno wewnętrznie bardzo silnie rozdarty pomiędzy poczuciem obowiązku wobec ojczyzny, a poczuciem obowiązku wobec rodziny. Za decyzję o kontynuowaniu walki nie tylko skazał, czy też w jakiś sposób wpłynął na losy żony, ale również doprowadził do takiego głębokiej też destrukcji życia dzieci. Bo trauma więzienna tej córki, która się urodziła w więzieniu. Trauma więzienna, syn trafił do adopcji, był wychowywany przez ludzi o poglądach komunistycznych, złamane życiorysy. To jest tak. Nigdy córka, jak i chyba ten syn nie odzyskali takiej, czy też nie potrafili w życiu zbudować takiego pełnego szczęścia. Zawsze brzemię decyzji ojca, pięknej decyzji, bo polegającej na obronie wolności, wartości najwyższej, ale oni płacili za to do końca swoich dni. Lucjan Minkiewicz, Wiktor, będzie teraz walczył na Białostoczyźnie razem ze swoimi ludźmi w sytuacjach trudnych, w warunkach ekstremalnych.
To prawda, Białostoczyzna przełomu 1944-1945 roku przechodzi bardzo trudną sowiecką okupację. Są to trudne momenty dla ludności cywilnej, jednocześnie są to bardzo trudne elementy dla struktur Białostockiego Okręgu Armii Krajowej, który nie przeprowadził w pewnym zakresie operacji Burza. Jednakże nawet ta ograniczona forma wykonania tego planu doprowadziła do poważnej dekonspiracji struktur. Wywieziono kilka tysięcy żołnierzy Białostockiego Okręgu AK. Ponadto NKWD zaczyna instalować również, czy też rozwija już wcześniej zainstalowaną agenturę. I po tym jak Wiktor, który jak wielu żołnierzy na Wileńszczyźnie, żołnierzy 6 Brygady, miał kilka rozwiązań. Albo wracać do domu, albo kontynuować walkę na Wileńszczyźnie, albo przebijać się do Polski Centralnej, no wybrał to drugie wyjście. Przebija się więc na Białostoczyznę i tutaj na początku 1945 roku zaczyna działać w egzekutywie AK. I tak trwa do wiosny 1945 roku, kiedy to na Białostoczyźnie trochę rozluźnia się, rusza front w styczniu 1945 roku, większość oddziałów Armii Czerwonej spływa na zachód, pozostaje tu trochę mniej tych jednostek, przede wszystkim wojska wewnętrzne NKWD, Armia Czerwona walczy dalej i prze na zachód. Wówczas, aby bronić ludności cywilnej przed terrorem, bronić siatek konspiracyjnych, dowództwo Białostockiego Okręgu Armii Krajowej w postaci pułkownika Liniarskiego pseudonim Mścisław zezwala na odtworzenie 5 Brygady i Łupaszko odtwarza 5 Brygadę, a Wiktor razem z Zygmuntem, Zygmunt zostaje dowódcą, Wiktor jego zastępcą, formują pierwszy szwadron, odniesie te najbardziej olśniewające sukcesy na Białostoczyźnie spośród wszystkich innych 5 Brygady. To będą Sikory, to będą Miodusy Pokrzywne, to będą duże partyzanckie bitwy, w wyniku których Sowieci, czy też kolaborujący z nimi polscy komuniści, no, poniosą duże straty, ale też tak Wiktor, jak i Zygmunt staną się takim numerem jeden w poszukiwaniach sowieckich i komunistycznych służb specjalnych. Wiktor w szeregach pierwszego szwadronu będzie walczył do września 1945 roku. W tym czasie, już w październiku, Zygmunt Błażejewicz opuści Białostoczyznę, a Wiktor pozostanie z resztkami pierwszego szwadronu i będzie kontynuował walkę z komunistami. Las Polskich Krzyży tu na Antokolu. Młodzi chłopcy bardzo często. To są ofiary roku 1920, wojny polsko-bolszewickiej. Lucjan Minkiewicz Wiktor świetnie sobie zdawał sprawę, że jego walka może się właśnie tak skończyć. Chciał uchronić swoich chłopaków od takiego losu, od takiej tragedii. Wiktor robił wszystko, żeby jego żołnierze w ten sposób nie skończyli. Tak, Wiktor we wrześniu 1945 roku, kiedy 5 Brygada była demobilizowana, on był zwolennikiem wyjścia z lasu. Nie ujawniania się przed komunistami, ale próbował doprowadzić do tego, żeby jego żołnierze powrócili do cywila z lewymi dokumentami, próbowali żyć na tak zwanej nielegalnej stopie, ale nie w lesie. Uważał, że to będzie dla nich bezpieczniejsze. Niestety. Czyli chciał oszczędzić polską krew. To nie oznaczało oczywiście, że on był prokomunistyczny, czy oni mają włączyć się w tak zwany nurt odbudowy, tylko dalej konspirować z wyłączeniem walki zbrojnej. Właśnie tak. Mieli konspirować, mieli pozostawać w gotowości bojowej, czekać na ten właściwy moment. Na moment, który zmieni sytuację międzynarodową na tyle, że walka zbrojna
nabierze realnego wymiaru. Czyli może na III wojnę światową po prostu, bo przecież były takie plany i wielu naszych żołnierzy na to liczyło, w tym Wiktor chyba się nawet zaliczał właśnie do tej grupy. Oczywiście, że tak. Tylko problemem było to, oczywiście sam Wiktor, podobnie chociażby jak jego dowódca Zygmunt Błażejewicz, mógł wyjechać z terenu. Wiktor jednak w jednym z listów pisał, że nie chce, żeby jego żołnierze pisali o nim, mówili tak jak o innych dowódcach, którzy wyjechali z terenu. I to się spotkało z pewnego rodzaju dezaprobatą, a nawet ci ludzie, partyzanci, czuli się zawiedzeni. Czemu? Część dowódców wyjechała, pozostawiła żołnierzy w polu. Tak było również w pierwszym szwadronie. Oczywiście Zygmunt musiał wyjechać, miał obiektywne powody do tego, ale żołnierze tego nie rozumieli i był on krytykowany. Wiktor został z nim i próbował przeprowadzić demobilizację. Jednak sytuacja była taka, że a. nie było pieniędzy, żeby ludzi zalegalizować, nie było dokumentów. Wreszcie sytuacja w terenie na Białostoczyźnie była bardzo skomplikowana. Pojawiały się bandy rabunkowe. Były grupy operacyjne sowieckie, bandyci zdemobilizowani, czy też dezerterzy z Armii Czerwonej, którzy tworzyli różnego rodzaju grupy bandyckie. Wreszcie, są grupy pozorowane, które podszywały się, były grupami komunistycznymi, podszywającymi się pod polską partyzantkę, tak, polskie podziemie. Była to kolejna z plag. Wreszcie były polskie grupy operacyjne komunistyczne. I te wszystkie, cały ten, nazwijmy, konglomerat różnego rodzaju instytucji, oddziałów, band, które terroryzowały polską ludność cywilną. To wszystko było w terenie i po prostu budującemu się Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość na Białostoczyźnie potrzebny był oddział partyzancki, który będzie chronił ludność cywilną. Wiktor, nie mogąc zdemobilizować swoich żołnierzy, podporządkował się Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Tu koniecznie trzeba podkreślić, że Wolność i Niezawisłość, czyli WiN, powstało zrzeszenie jako organizacja przede wszystkim społeczno-polityczna, starająca się wystrzegać, unikać walki, no ale sytuacja w Polsce, terror komunistyczny, napaść na i terroryzowanie ludności spowodowało, że WiN miał swoje oddziały partyzanckie i tutaj właśnie mamy naszego bohatera Wiktora. Taki jeden moment, który świadczy o tym, że oddział Wiktora, sam dowódca, umacniają się w tym przekonaniu, że muszą dalej trwać na swoich posterunkach, że muszą walczyć dalej, że muszą dalej bronić ludności cywilnej, ale też dobrego imienia Polski. Tak, takim momentem na pewno jest sprawa kopaczy z Treblinki, czyli osób, które eksplorują teren wokół obozowy i żerując na popiele, nazwijmy to nasz. W tych szczątkach poszukują tam różnego rodzaju kosztowności, złota, to co zostało, czego Niemcy nie zdołali odebrać ludziom, a zostało wraz z nimi spopielone. Tak, Żydom przede wszystkim zamordowanym w Treblince. Władze Polski komunistycznej nie reagują na to. I Wiktor jako przedstawiciel legalnej władzy Polski, przedstawiciel państwa polskiego, będąc w tym rejonie, wymierza tym ludziom sprawiedliwość. Tam pewna liczba osób zostaje ukarana chłostą, tak zwanymi przysłowiowymi wyciorami na tyłek. On dyscyplinuje to społeczeństwo. To też jest bardzo ważne w kontekście, co później o sprawie kopaczy mówiono, czyli że to Polacy wzbogacali się. I to nie tak dawno, że to polski antysemityzm, że robiliśmy na ofiarach żydowskich. Tak, a tymczasem... No jest i że to, robiło to podziemie polskie. Między innymi, czy też, że to wynika z etosu Polaka. Tymczasem instrument legalnej władzy państwa polskiego, jakim jest podziemie niepodległościowe, w tym przypadku mówimy o oddziale Wiktora, zwalcza ten proceder. I to jest oficjalne w tym czasie stanowisko państwa polskiego i o tym należy pamiętać. Należy również pamiętać o wymiarze sprawiedliwości, o tym, że wymiar sprawiedliwości, który był w tym przypadku w oddziale Wiktora, a od marca, bo to bardzo ważne, 1946 roku oddział Wiktora wychodzi spod zależności WiN-u, który, powiedzmy sobie tu szczerze, Wiktora oszukiwał, bo Wiktor podporządkował się, aby uregulować sprawy w terenie. W zamian za to zrzeszenie, białostockie struktury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, miały zdemobilizować jego żołnierze. Ale WiN tego nie robi.
Win w pewnym momencie... Zostawia ich znowu sam sobie. Tak. Mhm. Na szczęście dla Wiktora major Łupaszka, który po wrześniu 1945 roku wyjechał na Pomorze, podporządkował się tam okręgowi wileńskiemu, który opuścił Wileńszczyznę i prowadzi na terenach Polski dalej działalność niepodległościową. To jest eksterytorialny okręg Wileńskiej Armii Krajowej. Tak, to jest eksterytorialny okręg Wileński Armii Krajowej, który prowadzi już w zmienionych warunkach działalność tutaj na terenie Polski. Łupaszka podporządkowuje się podpułkownikowi Antoniemu Olechnowiczowi Pochoreckiemu i zostaje dowódcą oddziałów partyzanckich. Odtwarza na Pomorzu 5. Wileńską Brygadę i na początku 1946 roku na podstawie rozkazu numer 1 majora Łupaszki oddział Wiktora zostaje podporządkowany okręgowi wileńskiemu. Otrzymuje dumną nazwę 6. Wileńska Brygada Armii Krajowej. Czasami nazywana 6. Brygadą Wileńską WINU, czyli Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, to nie jest precyzyjne określenie, tak, ale jest tak się pojawia, że jest to pojawia, w dokumentach. Ale jest to błąd. I jest to fenomen w polskim państwie podziemnym i w walce z komunistami. Oddział ten będzie trwał do 1952 roku. Już bez Wiktora, bez Młota, na czele z innym wielkim dowódcą, kapitanem Kazimierzem Kamińskim Huzarem, i będzie jeszcze w 1952 cieszył się niesłabnącym poparciem ludności cywilnej i ludzie będą właśnie o tym oddziale mówili: nasi chłopcy, nasi żołnierze, nasi obrońcy. Aresztu bezpieki przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Lucjan Minkiewicz-Wiktor trafi wraz z ciężarną żoną Wandą. W tym strasznym miejscu będą poddani bardzo ciężkiemu śledztwu. Absurdalne zarzuty, ale Wiktor trzyma się mocno. Wiktor trzyma się mocno, jest dzielny w śledztwie, zachowuje postawę pełną godności. Taką postawę zachowa również podczas pokazowego procesu, który zostanie Komendzie Okręgu Wileńskiego wytoczony przez komunistów. Proces zakończy się karami śmierci dla mężczyzn. Kobiety, w tym żona Minkiewicza, otrzymają wyroki wieloletnich więzień. Lucjan trafia do celi śmierci, to jest to zbiorowa, słynna cela śmierci, no i tam okazuje się człowiekiem wciąż o ogromnej charyzmie, nie załamuje się, wie, że umrze, ale mimo to podtrzymuje kolegów na duchu, uczy ich języków, mówi, naucza ich angielskiego, mówi: chłopcy, może ułaskawią was, może wyjdziecie, przyda wam się to. Uczy ich, podnosi na duchu, niestety. 8 lutego 1951 roku kat otwiera drzwi i wywołuje po kolei członków Komendy Okręgu, w tym i Minkiewicza, dowódcę 6. Wileńskiej Brygady. I wśród nich jest też dowódca, czyli Pochorecki, jest Zygmunt Szędzielarz Łupaszka, a katem jest Aleksander Drej, wiecznie pijany ubek, który strzela im wszystkim w tył głowy. Szczątki zostaną odnalezione dopiero po wielu, wielu latach i pochowane z godnością. Lucjan Minkiewicz-Wiktor ma wreszcie swój grób. Ma swój grób, jest też człowiekiem, którego wysiłek bojowy dzięki pracy wielu historyków, których tu należy przywołać, takich jak dr Kazimierz Krajewski czy też dr Tomasz Łabuszewski, został opisany, udokumentowany i dzisiaj możemy poznawać historię tego dzielnego partyzanta i stawiać go jako przykład człowieka, który zachował się naprawdę przyzwoicie w czasach, kiedy bycie przyzwoitym było prawie że niemożliwe. Bycie przyzwoitym, bycie niezłomnym, on do końca dochował wierności Rzeczpospolitej. Tak, to jeden z jej niezłomnych rycerzy.